Czy ja już to mówiłam? Może na wszelki wypadek powtórzę, bo może ktoś jest tutaj nowy albo jeszcze nie słyszał. Polska kryminałem stoi, kochani. Tak, Polska kryminałem stoi i wciąż nie mogę się nadziwić, jak pięknie nasi polscy pisarze potrafią pisać o zbrodni. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny już dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. To zbrodnicze piękno, o którym Wam przed chwilą wspomniałam, uchwyciła zjawiskowo Małgorzata Oliwia Sobczak w swojej debiutanckiej Czerwieni, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem WAB. Przed Wami opowieść o ludzkich namiętnościach, o drapieżnych kobietach i o morzu poza sezonem, dlatego że słuchajcie, akcja tej powieści rozgrywa się tu wokół mnie, w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, czyli w Trójmieście. I od razu powiem Wam tak, to nazwisko wpisujemy sobie do kajecików, ten tytuł również wpisujemy sobie do kajecików i na odpowiednie listy, dlatego że warto śledzić tę autorkę i warto przeczytać Czerwień. Sopocka plaża, kurort poza sezonem i policja, która wyławia z lodowatej z wody zwłoki młodej kobiety. Znaki charakterystyczne, zielone przeszywające oczy, ciemne falujące włosy i makabrycznie okaleczona twarz. A najgorsze jest to, że podobna zbrodnia już kiedyś wydarzyła się w Sopocie, 17 lat wcześniej. Co więcej, obie ofiary łączy podobieństwo no niemal pod każdym względem. Prokurator Bilski podejmuje wyzwanie, cofa się wstecz, by zanurzyć się w mętną opowieść o trójmiejskiej ulicy. Czy uda mu się odkryć prawdę? Pewnie część z Was pomyśli sobie, ale nie, no znowu polski kryminał, kryminał znowu, stop. Kończymy tego typu myślenie. Słuchajcie, ja również, no zabierając się za Czerwień, nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, ale powiem Wam, że absolutnie przepadłam. Słuchajcie, mi ta powieść śniła się po nocach. Ja ją czytałam kilka dni temu, kiedy zachorowałam, jak dobrze wiecie, i zniknęłam na kilka dni, więc miałam taki niespieszny moment, i cały czas o niej myślałam. Zachwyciły mnie w tej powieści dwie rzeczy, a w sumie trzy. No ale trzeciej to możecie się domyślić, ale i tak Wam powiem. Po pierwsze kontrasty. Małgorzata Oliwia Sobczak przepięknie łączy brutalność z delikatnością. Na przykład przejmujący obraz lodowatej wody z delikatnością kobiecego ciała. Opisuje bezwzględny mafijny świat, a jednocześnie filigranową młodą dziewczynę, która wpada w sam jego środek. Zimno martwego ciała przytyka brutalną namiętnością i jest tego więcej. Po drugie, koloryt Trójmiasta lat 90. To nie jest to samo Trójmiasto dzisiaj, co było kiedyś. Mamy wrażenie, że razem z naszą młodziutką bohaterką przemykamy tymi ulicami, trafiamy do tych klubów, tych modnych klubów tamtych lat, wdychamy tamte wszystkie zapachy, jesteśmy osaczeni przez tamtych ludzi. No a po trzecie, to czym nie potrafię się nie zachwycać, to jest lokacja. Sopot, Trójmiasto, wszystkie te miejscówki, które sama dobrze znam, które kojarzę. I słuchajcie, po raz pierwszy od długiego czasu ta powieść jest napisana przez kogoś, kto naprawdę mieszka nad morzem i to widać. Wiecie, po czym to poznałam? Po opisie deszczu. Dlatego, że deszcz tutaj, ten deszcz jesienny, nie jest takim typowym deszczem jak wszędzie indziej. To jest taki deszcz, który jest taką lodowatą, nietypową breją, która pada niby z góry, ale tak naprawdę wydaje się, że pada jakoś tak od dołu, a w zasadzie z boku, no otacza nas z każdej strony. Na koniec Wam tylko powiem, że cała ta zbrodnia robi niesamowite wrażenie. Naprawdę działa na wyobraźnię, a samo rozwiązanie zagadki to jest niesamowita czytelnicza frajda. Czerwień Wam polecam, w tym roku absolutnie uwielbiam i śledzę mocno Małgorzatę Oliwię Sobczak, słuchajcie, i czekam na kolejną taką spływającą czerwienią powieść. A ja Wam teraz na dokładkę dorzucę trzy inne nadmorskie kryminały. Zaczynam od trylogii Boska Proporcja Piotra Borlika. I zacznę od trylogii Boskiej Proporcji Piotra Borlika. Komisarz gdańskiej policji, niejaka Agata Stet, zostaje wciągnięta w makabryczny ciąg zbrodni, który zaczyna no, widowiskowe wystawienie zwłok w gdańskiej palmiarni. A potem to już tylko bardziej pod górkę. I coraz trudniej. Pochłaniacz Katarzyny Bondy, czyli pierwszy tom Czterech Żywiołów Saszy Załuskiej, również dzieje się na ulicach Trójmiasta i podobnie jak w Czerwieni nawiązuje do historii Trójmiasta lat 90. i również tego całego świadka przestępczego sprzed lat.
I na koniec Martwy Błękit Krzysztofa Bohuca i tym razem mamy kryminał retro. I również mamy Sopot, Sopot sprzed wieku niemal. Mamy tajne miejscówki, tajne organizacje i mamy również zbrodnię, która prowadzi do kolejnych wskazówek. O wszystkich tych trzech tytułach opowiadałam tutaj na Wielkim Buku, pisałam również na blogu, więc szukajcie, czytajcie. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem WAB zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz fantastycznej czerwieni do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: za co kochamy polskie kryminały? Za co Wy kochacie polskie kryminały? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do 10 października, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Czytajmy polskich autorów, czytajmy polskie kryminały, tym bardziej tak fenomenalne jak Czerwień właśnie. Jestem naprawdę ciekawa, co dalej będzie miała nam ta autorka do zaoferowania, bo Czerwienią bardzo przyciągnęła moją uwagę. Słuchajcie, po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli, kochani, jeszcze tutaj jesteście i szukacie inspiracji na jesienne zaczytanie, to zapraszam Was na książki na jesień 2019 według Wielkiego Buka. 10 moich propozycji dla Was, starszych i nowszych, polskich i zagranicznych. Jeśli jesteście natomiast nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!